Dzień dobry Państwu. Tomasz Ogaczewski z tej strony. Ryby mają głos. Dzisiaj bardzo nietypowo. Być może gdzieś już wasz doszło słuchu, że zostaliśmy patronem medialnym takiego fajnego wydarzenia, które się dzieje na północy naszego kraju. I postanowiliśmy dla was stworzyć specjalny materiał, dzięki któremu przede wszystkim opowiemy, co będzie się działo za tydzień. Po to, żeby zrobić wam taki początek tego wszystkiego i zachęcić was do obserwowania, dlatego że mamy zamiar przeprowadzić dla was potem relacje z tego wydarzenia. Ja nie ukrywam, bardzo byłem zainteresowany tym, bo jest to wydarzenie, których nie ma wiele w naszym kraju. Są maratony 24-godzinne, są maratony pod jakiś rodzaj wędkarstwa, a tutaj dostałem informację, że to jest jeszcze coś ciekawszego i chciałbym, chłopaki, żebyście się przedstawili, kim jesteście i co będziecie robić, bo no i potem poopowiadamy, co będziecie robić. Więc przedstawcie się, panowie, kim jesteście. No, śmiało. To ja zacznę. Śmiało. Tak jest, witam wszystkich. Ja jestem Paweł Domiter. Ja jestem tutaj z ramienia współorganizatorów ze strony znajdźmowisko.pl oraz grupy na Facebooku na Ryby Wędkarstwo Pomorskie. I tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy jednymi ze współorganizatorów tego wydarzenia, naszego maratonu 24-godzinnego. Darek. Witam serdecznie wszystkich widzów. Moje nazwisko Dariusz Janik. Ja jestem jednym z administratorów pomorskiej grupy tutaj federowej, Metod Feder Północ, jednym z współorganizatorów razem z kolegą Pawłem, z Kamilem Kwoczem. No i co, będziemy próbować zrobić jakieś fajne wydarzenie. No dobra, to ja wam powiem, co mnie zainteresowało w tym wydarzeniu. Okay. W tym wydarzeniu zainteresowało mnie to, że dzieje się to na zbiorniku naturalnym o głębokości do 20 metrów. Dzieje się to w 24 godziny i są 120, dobrze pamiętam, 120 osób, o ile dobrze gdzieś wyhaczyłem to w mailu od was. I jeszcze do tego, że będzie można używać dwóch metod połowu. Zgadza się. Jak to wszystko połączyliście, jaki to ma mieć sens w tym wszystkim, jak będą wyglądały te zawody? Paweł, czy ja? Ja mogę zacząć. Jeżeli chodzi o sam zamysł tych zawodów, tak, to przede wszystkim jest to maraton drużynowy, tak? Wszyscy zawodnicy startują w parach. Pary łowią razem na jednym stanowisku, że tak powiem. Chcieliśmy bardzo też rozdzielić feder klasyczny od metody. Tak, żeby nie było tak, że tutaj ktoś łowi na metodę średniej i duże ryby i przez to klasyk jest mniej punktowany, że tak powiem. Tak? Dlatego stworzyliśmy jakby dwie osobne klasyfikacje. Jedną na feder klasyczny, drugą na metod feeder. Czyli tak jakby połączyliśmy dwie imprezy w jednej. Mhm. To wszystko udało się łącznie zrobić na tym jednym dość dużym zbiorniku w Jeleniu na łącznie 120 osób. To jest imponujące właśnie. To jest coś, co mnie strasznie zainteresowało w momencie, kiedy złapaliśmy pierwszy kontakt. Bo z tego, co jeszcze z materiałów, które od was dostałem, samo łowisko, powiedzcie, bo spodziewam się, organizując taką imprezę dużą, to już jakieś doświadczenie posiadacie. Jak samo łowisko wygląda? Powiedzcie mi, czego tam można się spodziewać? Jakich ryb zawodnicy, na co będą polować i na co się będą nastawiać? No bo tak jak ja już wyraziłem swoje zdziwienie, no to jest zbiornik od głębokości do 20 metrów i 30 parę hektarów. To nie jest małe. Jak długo zbiornik istnieje i czego tam co będzie można ciekawego złapać? No zbiornik, śmiało, śmiało. Zbiornik istnieje już długo, tak? Bo to jest naturalne jezioro. Mhm. Przy czym jeżeli chodzi o samo łowisko Jeleń, to tak naprawdę wystartowali dopiero w zeszłym roku. Łowisko jest naprawdę solidnie zarybione. Jest gruba populacja leszcza, tego leszcza jest naprawdę dużo, więc tutaj feeder klasyczny na pewno... Tutaj klasykiem można powalczyć. Dokładnie. I nie tylko klasykiem, się wtrącę, bo nie tylko klasykiem, bo metoda, jak Pawle widziałeś, też ostatnio punktowała, też głównie leszczem, tak? Zgadza się. Czyli odpowiednie nęcenie i zbudowanie sobie łowiska może być kluczem do sukcesu. Przede wszystkim wygruntowanie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, łowisko jest dosyć głębokie i dosyć będzie trudnym łowiskiem. Tutaj wydaje mi się, że zawodnicy naprawdę będą mieli ogromne wyzwanie i będą mogli się
sprawdzić, przetestować swoje umiejętności. Jasne. No dobra, to w takim razie, bo tak, z tego co wiem, zapisy już są zamknięte i udało się błyskawicznie sprzedać te miejsca. Czyli, tak, drodzy słuchacze, szansa na to, że w tym roku już weźmiecie udział, nie istnieje, ale jak rozumiem, to ma być początek cyklicznej imprezy i tak naprawdę robimy to nasze wspólne partnerstwo, czyli będziemy o was opowiadać i wy sami będziecie robić relację, którą mam nadzieję, ja będę miał okazję prowadzić, po to, żeby no, przygotować się pod kolejne edycje. Czy dobrze to rozumiem? Tak, jak bardziej. Taki jest plan? Oczywiście. Okej, okay, super. Czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć o sponsorach, o tym, co się będzie jeszcze dodatkowego działo, czy coś tam ciekawego jeszcze będzie w samym wydarzeniu, czy może coś zawodnikom chcecie przekazać, którzy będą brali udział, przecież coś przypomnieć? Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o samo wydarzenie, o samą imprezę, tak, to przede wszystkim nagrody główne to będą nagrody pieniężne. Tak, to jest dość istotna informacja. Mamy również naprawdę całą rzeszę firm, która zdecydowała się nas wesprzeć w tym wydarzeniu. Sponsorów jest sporo, będziemy ich oczywiście... Lista jest długa faktycznie. Od MC Karta, Mistrala, Rafty Team, Stalomax, Profes, Jokers, Alta Aqua, Fisker Zanenty. Dobrze przeczytałem? Fiskeri. Fishing Madness, Vision Weir. Naprawdę lista jest imponująca i jak tu no nagród, no, zawodników sporo, lista imponująca. Powiedzcie, skąd się w ogóle pomysł wziął na zrobienie takiej imprezy? Skąd się wziął pomysł? Pomysł tak naprawdę długo się rodzi w głowach i kilkukrotnie z Pawłem, jak organizowaliśmy jakieś mniejsze zawody, no, byliśmy na etapie zorganizowania czegoś większego. Te rozmowy dosyć długo trwały i zastanawialiśmy się, jakby można było te dwie imprezy połączyć. Dlatego też Paweł tu wspomniał, że imprezy mamy połączone, Feder Klasyczny i Metod Feder. I te imprezy są obie, te formy są oddzielone, żeby żadna z metod połowu nie zdominowała drugiej. Nie? I skąd się wzięła idea? Ciężko powiedzieć. No po prostu chcieliśmy zrobić maksymalnie największą imprezę, jaką się da, z dużym rozgłosem na całą Polskę. Pawle, no nie wiem, co powiedzieć. No bo... Tak jak Darek tutaj wspomniał, tak? Tutaj rozmawialiśmy niejednokrotnie. Najpierw zaczęło się od zawodów, później może większych zawodów. Dużych zawodów, dokładnie. Później może bardzo dużych zawodów. No i w końcu skończyło się na maratonie 24 godziny na 120 osób. Bo z reguły było tak, że organizowaliśmy mniejsze zawody na zbiornikach, znaczy się na wodach, gdzie są przynajmniej dwa zbiorniki. Na jednym zbiorniku były organizowane zawody Federa Klasycznego, na drugim zbiorniku były robione zawody Metod Feder. A szukaliśmy takiego zbiornika, gdzie moglibyśmy połączyć to wszystko w jedno, nie? Ale to widać, no, 120 zawodników, zbiornik duży, faktycznie wygląda to imponująco. Dobra, chłopaki, powiem tak. Ja już przed wejściem na antenę wam mówiłem. Ja bardzo żałuję, że tak późno się dowiedziałem o imprezie, bo pewnie próbowałbym się tam wcisnąć. Bo lubię takie wyzwania. Jeżeli tutaj impreza nam wypali, a wydaje mi się, że wypali, bo będzie naprawdę duża i rozgłos będzie ogromny. Znaczy się już tak naprawdę jest. To będzie to impreza cykliczna, także na... Będziemy mieli na oko w takim pewno, razie, żeby się tam pojawić. Na pewno będziemy zapraszać. Super. To cóż, ja myślę, że tak, że z mojej strony podsumowując, drodzy słuchacze, to jest pierwsze wejście na temat tej imprezy.
Chcieliśmy wam pokazać po prostu, chłopaki chcieli wam opowiedzieć, czego się spodziewać. Myślę, że się możemy spokojnie już teraz umówić na to, że w trakcie trwania zawodów ja będę chłopakom przeszkadzał i spróbujemy to w ramach możliwości technicznych, nawet na łączach telefonicznych, już bez komputerów i siedzenia w domu, zrobić z tego choćby krótką relację, żebyśmy mogli podać wam w miarę na bieżąco jakieś wyniki, co tam ciekawego się dzieje po pierwszych wrażeniach. A potem co? Myślę, że możemy się spokojnie, chłopaki, też umówić na to, że po samych zawodach zrobimy sobie osobne nagranie, gdzie podsumujecie to, co się tam działo. Mam nadzieję, że poczęstujecie też mnie jakimś materiałem w postaci filmików czy zdjęć, po to, żebyśmy mogli również naszych słuchaczy podcastu Ryby Mają Głos tym poczęstować. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wydaje mi się, że też będziemy, nie wiem, Paweł, raczej będziemy prowadzić jakieś transmisje live, które będą też dostępne. Materiału na pewno będzie dużo, który na pewno zostanie tutaj udostępniony dla słuchaczy. I nie wiem, czy jest, czy będzie opcja. Jeżeli będzie opcja połączenia się ze studiem, to też taką... Jak tylko internet będzie, to ja znajdę sposób, żeby się z wami połączyć. No to super, to będzie nam też bardzo miło. No? Super. No to cóż, drodzy słuchacze, nasłuchujcie. Wy macie ostatnie 30 sekund na to, żeby przekonać do tego, żeby nasi słuchacze oczekiwali za tydzień relacji z tej nadwody, więc słucham. To może oddam głos Pawłowi. Dobrze, tak. Za tydzień spotykamy się o 10.30, to jest dość ważna informacja, tak? O 10.30 jest. Spotykamy, zobaczycie wszyscy, co tam mamy na stołach dla was. To nie są tylko nagrody dla zwycięzców, to nie jest tylko podium i kilka miejsc poza podium, to są również nagrody, które będą rozlosowane wśród uczestników po zakończeniu zawodów, więc jest o co walczyć i będzie o co łamać szczytówki, bym powiedział, ale to może lepiej nie. Już dzisiaj razie... połamania kija, więc połamania szczytówek jak najbardziej dla federowców. Dobre pozdrowienie. W każdym razie mam nadzieję, że będzie naprawdę fajna impreza i że będziemy się widzieć wszyscy na Jeleniu już za tydzień, w sobotę. Tak jest. Także słyszymy się już za tydzień. Drodzy słuchacze, ja też z niecierpliwością czekam na to, aby zobaczyć, co się w trakcie takiej imprezy będzie działo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tomasz Rogaczewski oraz... Dariusz Janik, Paweł Domita. Do usłyszenia, do widzenia. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.